świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może da się zwieść tak, że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto Słowo Boże. Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okryła. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. No tak, bo oni zabili Jezusa Chrystusa i nim zgardzili. Żydzi byli już tak wypaczeni, jak dzisiaj cały ten religijny świat jest wypaczony. Ludzie nawet nie wiedzą, że w drugim wieku naszej ery było wszystko inaczej. Nie było żadnej Trójcy, nie było nauki o piekle, o ogniu piekielnym. Kultu Matki Boskiej nie było w drugim wieku. No, jakby się tak uprzeć, no to 531 rok dopiero Teotokos, kult Bogu Rodzicy powstał, czyli VI wiek, a nie drugi. Także proszę Państwa, w takim klimacie, jak przyszedł, pojawił się Jezus Chrystus, to jak mieli Go nie zabić? Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość. Oczywiście świątojebliwość, oczywiście namaszczenie, oczywiście szaty faryzejskie i piękne z wyglądu na zewnątrz i dla oka i dla ucha. Och i ach, niebiańskość. Niech pożyje serce szukających Boga. Myślałby kto, Benedykto, nie ma.